Spotkaniem z księdzem profesorem Witoldem Jemielitym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego Mała Ojczyzny. Głównym celem spotkań jest przekazanie dodatkowej wiedzy uczniom. Ja uważam i zawsze uważałem, że uczniowie, którzy przystępują do egzaminu dojrzałości, to nie tylko powinni być kształceni w wąskiej specjalizacji, powiedzmy, zawodowej, ale również powinni otrzymać minimum wiedzy humanistycznej. A wiedza humanistyczna to przede wszystkim historia miejsca, skąd się pochodzi, bo jeżeli młody człowiek świadomy jest korzeni, to na tym coś może budować. A to uzyskuje się właśnie poznając historię własnej miejscowości, ludzi związanych z tą miejscowością, z osiągnięciami. Ksiądz profesor Witold Jemielity, wieloletni wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, jest autorem wielu publikacji historycznych. Najnowsze wydawnictwo także zostało poświęcone historii Łomży. Gdy chodzi o Łomżę, to ja tu mam w ręku, to chyba wielu tych, co się zajmują Łomżą, no to jest taka informacja, podstawowa informacja, bo wiadomo, w książce to się skrótowo przedstawia możliwie wszystkie zagadnienia. 1000 lat to, że tutaj była ta warownia za czasów Bolesława Chrobrego. Niekiedy się mówi, że to zamek. Nie, to taka była strażnica. No więc jeśli archeologia świadczy, że tu coś 1000 lat temu było, a tak zasadniczo to, co można by pisemnie na pismach oprzeć, to jakieś gdzieś 400 rok, coś, co można zaświadczyć pisemnie. Gdy chodzi o kulturę, to Łomża się bardzo rozwija, ma dużo szkół. Ma wyższych szkół, czyli akademickich kilka, ma wiele szkół średnich, liceów. No, podstawowe to oczywiście, bo wszystkie dzieci mają być objęte. To jest taki ośrodek na wielką okolicę. Zresztą od dawna Łomża była tego typu ośrodkiem, tu mieli jezuici swoje szkoły, potem tam i następne szkoły były. Potem było liceum męskie, liceum żeńskie, w okresie międzywojennym szereg szkół. Czyli no, Łomża, no, bo jak mówię, co zależy, co brać za podstawę do oceny. Gdy chodzi o te sprawy ekonomiczne, no to też nie jest to upadek, tylko jest zmniejszenie w porównaniu do lat 70., kiedy no tu te zakłady przemysłowe się rozwinęły, a potem z pewnych tam powodów no one zmniejszyły swoją działalność. Głównym celem projektu realizowanego w szkole jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań związanych z rodzinnym miastem i regionem. Zależy nam, by nasi uczniowie poznawali ludzi z pasją, o rozległych zainteresowaniach. Chcemy, by dzięki temu wyzbywali się kompleksu prowincji i żeby byli po prostu dumni z naszego miasta. Poza tym wydaje mi się, że cykl spotkań pod hasłem Małe Ojczyzny spełnia jeszcze jedną bardzo ważną rolę, to znaczy kształtuje postawę patriotyzmu lokalnego. Żyjemy w epoce globalizacji, kiedy bardzo łatwo można utracić takie poczucie więzi ze swoim małym światem, z lokalną ojczyzną, i to skutkuje na pewno utratą części własnej tożsamości i w konsekwencji zubożeniem duchowym człowieka. Dlatego razem z panią Marzeną Piekarską i panią Lidią Janowicz planujemy kolejne spotkania z cyklu Małe Ojczyzny. Zaprosimy na nie łomżan, którzy reprezentują różne dziedziny działalności na rzecz naszego miasta i regionu. Chciałabym jeszcze dodać, że nasza szkoła jest jedyną, która zaprosiła księdza profesora na spotkanie z młodzieżą. Wydaje mi się, że twórczość i dokonania księdza profesora powinny być bardziej eksponowane w środowisku lokalnym. Ksiądz profesor otrzymał w roku 2012 Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za całokształt dokonań
w ochronie dziedzictwa kulturowego. I właśnie ta nagroda, którą otrzymał ksiądz profesor, zadecydowała o tym, że ksiądz profesor będzie naszym pierwszym gościem honorowym. W realizację projektu edukacyjnego włączyli się także uczniowie. Przygotowali multimedialną prezentację historii Łomży oraz sondę uliczną dotyczącą obiektów turystycznych miasta. Dzisiaj będziemy gościli księdza profesora Witolda Jemilitego, który opowie nam o swojej twórczości. Będziemy przeprowadzali dyskusję na temat napisanych książek. Napisał dużo książek o życiorysy księży łomżyńskich, zmarłych księży łomżyńskich, wiele monografii, które właśnie dzisiaj, niektóre z tytułów tych książek oczywiście padną. Zainteresowało mnie położenie naszego miasta i rozmieszczenie tego starego miasta, tego z 1900 roku, takie starsze miasto, które już po wojnie nie było takie samo. No i właśnie zdjęcia, jak oglądamy na rzutniku, czy coś, są bardzo interesujące, bo w ogóle inne miasto się bardzo zmieniło. Są te kamienice takie, które zostały jeszcze, tak? Tych parę budynków, przebudowanych budynków, ale są. Te starsze kamienice takie z historią poprawiają klimat. Wiedzę historyczną uczniów wzbogaciła także wystawa fotografii oraz dokumentów związanych z historią Łomży. Wystawa została przygotowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Łomży.